tvpodkarpacie.pl. W połowie września tego roku otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiej Komendy Policji w Rzeszowie z Wydziału 5 Przestępstw Gospodarczych, że mogą wystąpić nieprawidłowości na kontach Biura Obsługi Szkół w Cisnej, ponieważ istnieje podejrzenie, iż główna księgowa przelewa środki publiczne na konta prywatne. No i uwierzyłem pani księgowej, że tak musi być po prostu. Dlatego też przykro mi bardzo było tym maluchom powiedzieć, że nie pojedziemy na tą wycieczkę.